Patrzę na ten pusty wózek. On jest po prostu symbolem. Jest symbolem dzieci, które odeszły, które były chore. I hospicjum dziecięce, które w swoim dziale tutaj powstaje, jest właśnie taką misją, żeby wypełnić wózek. Kochani Państwo, proszę Was, jedyne na Litwie hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, księdza spowiednika świętej Faustyny, służy ludziom chorym i w tej chwili stoi przed wyzwaniem właśnie wspierania chorych dzieci, umierających dzieci, wspierania rodziców na etapie ich bólu i potrzebujemy Waszej pomocy. Płacz dziecka przyzywa. Pustka po stracie dziecka przyzywa. Bądźmy razem. Proszę Was o pomoc.